Nie było. Os. Cześć mistrzowie i mistrzyni, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a w dniu dzisiejszym zapraszam was gorąco do obejrzenia i także wykonania serii treningów z odcinku Trening z Ninją Daily. Właśnie minęło nam 7 treningów, więc dość szczęśliwą liczbę zakończyliśmy. Rozpoczynamy zatem kolejny tydzień treningów. Mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani. Oczywiście na wstępie prosimy was o to, abyście zrobili łapkę w górę, również strzeli komentarz, wówczas materiał się lepiej wypocenie, dotrze do większej ilości moich widzów w ten sposób, także wspomoże się moją działalność. Z góry wam serdecznie dziękuję. Os, a tymczasem zabierajmy się za trening. Na początku stoimy sobie w lekkim rozkroku i wykonujemy sobie tutaj pogłębienia w przód, tak żebyśmy nieco rozciągnęli jeszcze dodatkowo nasze mięśnie. Jeżeli już wykonywaliście tę serię w trakcie waszej rozgrzewki, to oczywiście możecie pominąć to ćwiczenie. I hop. I dolewaj na to teraz. I do prawej. Ok. I jeszcze raz do przodu. Dobrze. Powoli. Do góry. Rozluźnij nogę. Teraz stajemy sobie w takim tutaj rozkroku. Dzisiaj troszeczkę pracujemy też nad techniką lewy prosty oraz prawy prosty i prawy tylni. I teraz będziemy sobie w formie ćwiczenia tutaj wykonywać następującą technikę. Mianowicie będziemy tutaj wykonywać tak, jakbyśmy się skręcali w trakcie rozgrzewki. Na przykład hop raz i hop dwa. Ale tutaj będziemy wykonywać sobie już technikę resztą, a mianowicie raz i atak tutaj, moje prawe tylko i hop, i raz, i w drugą stronę. I tak właśnie będziemy wykonywać sobie tą technikę. Tak więc najczęściej lecimy sobie, zaczynamy sobie od lewej strony. Lecimy sobie. Pięć, nie, za, trzy, go, roku. I tu w trakcie tego ćwiczenia jest ważne to, abyście zwracali uwagę na waszą technikę. Chodzi tutaj o to, żebyście niekoniecznie wykonywali teraz jak najszybciej, jak najmocniej tę technikę, a chodzi o to, żeby była zachowana cała poprawność. Czyli wychodzi sobie ręka, skręca się nasza pięść do końca tutaj, skręt, także bark zasłania naszą szczękę i skręt oczywiście na stopie odporowej. Tutaj raz. Oczywiście może być też z dalsza, to też wasza już kwestia indywidualna. Ok, lecimy sobie jeszcze raz. Nie. Jeszcze raz. Idź. Nie. Za. Trzy. Go. Roku. Sidzi. Aci. Dziu. Dziu. Ok. Rozrzucić ręce. I teraz wykonamy sobie 10 pompek. Otwór. No i lecimy. Ok. I do góry. I teraz następnie wykonamy sobie 30 brzuszków. Ok. I lecimy sobie. Thank you.
Okej, wstaję do góry. I teraz będziemy pracować sobie nad techniką lewy prosty i prawy prosty. A mianowicie, stajemy sobie w pozycji walki. I teraz tak, dla przypomnienia rozbijamy sobie technikę na 3. Czyli raz, stoimy sobie gardła, noga w przód, wyjście ręki, ręka się skręca, skręt naszego nadgarstka. Staramy się atakować dwoma kościami tutaj z przodu. Hop, i wyjście do przodu i powrót. Czyli raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Jeszcze z przodu. Czyli raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. I lecimy sobie. Najpierw lewe proste. Lecimy. Idź. Nie. Tam. Ci. O. I teraz prawy prosty. Lecimy. Idź. Lewy prosty. Lecimy. I prawy. Okej. Rozluźnij ręce. I teraz wykonamy sobie 10 skośnych bocznych kruszków na lewą i prawą stronę. Tak więc, kładziemy się. I lecimy sobie. Idziemy sobie. Idź. I druga strona. I lecimy. Okej. I do góry. I teraz jeszcze dla przypomnienia cios krzyżowy, czyli mianowicie sobie zrobimy kombinację lewy, prawy, tylny. No i sobie zrobimy tak po 10 razy na lewą stronę i 10 razy na prawo. A zatem stoimy. Pozycja walki i lecimy sobie. 10 razy. Idź. Nie. I druga strona. Stajemy. No i 3, 2, 1, 0. Start. Idź. Cóż, mistrzowie i mistrzynie, tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego treningu. Tak więc, mam nadzieję, że trening udało mi się zakończyć. Już w następnych odcinkach nie będzie tak lekko jak ostatnio,
troszeczkę zwiększymy sobie tempo, ale spokojnie, nic się nie martwcie, pamiętajcie, wykonujcie tyle też ćwiczeń i serii, ile po prostu sami potraficie, ale spokojnie rzutowałem, aż tak ostro też nie będzie. Cóż, ja tymczasem muszę uciekać na kolejną ważną misję ninja. Trzeba dzisiaj do zobaczenia w kolejnych materiałach. Usnij, puch! No i widzimy się jutro o 8.